kiedy go zobaczyłem, mianowicie zwrócił moją uwagę inteligentny młody ksiądz w kościele świętego Floriana w Krakowie. W tym kościele był wówczas wikarym. Miało to miejsce gdzieś w ciągu roku 1952. A w 1953 roku osobiście go poznałem i od tego czasu datuje się moja zażyłość, przyjaźń i pewne nawet uzależnienie od niego. Razem z moim kolegą, profesorem Jackiem Henelem, doszliśmy do wniosku, że byłoby dobrze, gdyby przyjął nasze zaproszenie na wycieczkę górską. Poszliśmy chyba do niego do zakrystii, jeżeli sobie dobrze przypominam, w kościele świętego Floriana i zaproponowaliśmy mu wyprawę narciarską w Gorce. To był styczeń w 1953 roku i pod koniec stycznia ta wyprawa doszła do skutku. Spędziliśmy kilka dni w bardzo trudnych warunkach zimowych w Gorcach, na nartach oczywiście. I dla mnie osobiście ta wyprawa w Gorce była jedną niekończącą się, z wyjątkiem nocy, dyskusją na temat nauka, filozofia. Karol Wojtyła już wtedy ukazał mi się jako erudyta w dziedzinie filozofii i niezwykle łatwo absorbujący to, co ja mógłbym powiedzieć jako fizyk. Całe moje późniejsze zastanawianie się nad intelektualną stroną mojej wiary było w dużej mierze spowodowane rozmowami z Karolem Wojtyłą. To miałem na myśli, mówiąc o uzależnieniu. Byliśmy później, w ciągu następnych lat, wiele wypraw w góry, zarówno w zimie, jak w lecie, głównie w Beskidy. I te wyprawy miały ten sam charakter, takiej niemal niekończącej się dyskusji na coraz to inne tematy. Później, gdy Karol Wojtyła został biskupem, jak wiadomo, dość wcześnie to nastąpiło, chyba w 1958 roku, o ile sobie przypominam, miał mniej czasu i zdecydowaliśmy się kontynuować te dyskusje na spotkaniach, które miały miejsce u nas w domu. Mówiąc u nas, mam na myśli dom mojej żony i mój, i później moich córek. Takim miejscem tych spotkań, to znaczy miejscem, gdzie mieszkaliśmy, był z początku dom przy Placu Dominikańskim 1 w Krakowie, a później przeprowadziliśmy się i mieszkaliśmy przy ulicy Świętego Marka 8 w Krakowie. Otóż dyskusje, które tam się odbywały, to były kameralne spotkania kilku lub kilkunastu intelektualistów krakowskich i nie tylko krakowskich. Mieliśmy także uczestników tych spotkań z Warszawy.
i chyba także z Poznania. Takie spotkania miały miejsce 2-3 razy do roku i trwały kilka godzin, zwykle były połączone z jakimś małym przyjęciem, poczęstunkiem. Uczestnicy spotkań zwykle przychodzili z żonami czy mężami. No więc jeżeli miałbym wymienić kilku takich uczestników spotkań prócz Karola Wojtyły, no więc profesor Marian Miąsowicz, fizyk już nieżyjący, profesor Jerzy Gierula, fizyk już też nieżyjący, jego siostra pani Gierulanka, profesor Andrzej Fuliński, fizyk z Krakowa, profesor Zbigniew Grabowski, fizykochemik z Warszawy. No, profesor Zygmunt Chyliński, fizyk z Krakowa. Nie pamiętam, kto był na tych dyskusjach z Poznania. Być może był to profesor Jan Stankowski, niedawno zmarły, wybitny fizyk polski. Otóż te dyskusje wyglądały w ten sposób, że ktoś miał referat na jakiś temat. Przypominam sobie na przykład referat na temat przewidywań tak zwanego klubu rzymskiego, na temat przyszłości tej planety i problemu granic wzrostu, the limits of growth. Tak się nazywa ten raport Klubu Rzymskiego. A potem była dyskusja. Zwykle ostatnim dyskutantem był Karol Wojtyła i moim zdaniem niezwykle trafnie potrafił dokonywać pewnej syntezy i pewnej interpretacji, czy nawet reinterpretacji tego, o czym mówiliśmy. Może jeszcze powiem o takim szczególe. Oczywiście to się wszystko odbywało w warunkach państwa totalitarnego, komunistycznego. I oczywiście władze bezpieczeństwa niewątpliwie, znaczy nie tak tylko niewątpliwie, wiem, że były zainteresowane, co się odbywa i co to są za spotkania. Pamiętając o tym, zawsze dzień przed spotkaniem telefonowałem do Karola Wojtyły, wiedząc, że i mój, i jego telefon są na podsłuchu. Chodziło mi o to, żeby przez przypomnienie o spotkaniu uniknąć podejrzenia, że chodzi tu o jakąś konspirację. Nie mieliśmy większych żadnych kłopotów z władzami bezpieczeństwa. Te spotkania odbywały się niezakłócone. Tego rodzaju dyskusje, które prowadziliśmy, plus referaty, były dla nas wszystkich poszukiwaniem prawdy. To znaczy, wszyscy byliśmy, ja nie lubię tego słowa, naukowcami, wolę używać słowa uczony, wszyscy byliśmy uczonymi, dla których niemal jedynym, a w każdym razie najważniejszym motywem jest
dociekanie prawdy. Nie aplikacje, nie zastosowania, tylko prawda. To znaczy, jak jest i dlaczego jest tak, a nie inaczej. No i na to odpowiedź dawały nam z jednej strony nauki szczegółowe, które problem prawdy muszą traktować prawdopodobnościowo, dlatego że nauki szczegółowe poza matematyką opierają się na tak zwanej indukcji niezupełnej, to znaczy na wnioskowaniu, że coś jest tak, a tak, nie na podstawie nieskończonej liczby obserwacji, ale skończonej liczby obserwacji. Natomiast refleksja filozoficzna na te tematy dawała nam pewne naświetlenie tego problemu prawdy od strony właśnie, no ja bym powiedział, namysłu, refleksji właśnie. A cały czas używa pan sformułowania tej materii filozofii i fizyki, czy też filozofii i marksizmu. Czy nigdy nie dochodziło do głosu teologii? Owszem, dochodziło, ale zdominowane to było filozofią. To znaczy, problemy teologiczne też braliśmy pod namysł, używając aparatury, czy aparatu, lepiej powiedzieć, ale mówię oczywiście per analogiam, filozoficznego. Czyli jakby łatwiej było dyskutować, narzędzie było lepsze. Narzędzie było lepsze. Narzędzie było może nie tyle lepsze, ile bardziej odpowiadające nam jako przedstawicielom nauk szczegółowych. W mniejszym stopniu opieraliśmy się, czy woleliśmy się opierać na tym aparacie, który okazywał się spójny dla nauk szczegółowych i dla filozofii, niż na przykład na autorytecie Pisma Świętego, co dawałoby inne spojrzenie. Większość z nas, być może nawet wszyscy, byliśmy osobami religijnymi, katolikami wręcz, ale upodobania do dociekania prawdy mieliśmy wyniesione z naszych zawodów, naszego wykształcenia i z tych rozmów, prawda, i z tego rodzaju rozmów. Trzeba powiedzieć, że w szczególności na wyprawach górskich, które stanowiły tę drugą ważną, to drugie ważne forum tego rodzaju spotkań, prawda? Z jednej strony spotkania, jak zwykle u nas w mieszkaniu, a z drugiej strony wyprawy górskie. Otóż na wyprawach górskich prowadziliśmy wręcz tryb życia, który można by nazwać trybem życia małej gminy chrześcijańskiej. Rano zaczynaliśmy od mszy świętej, którą Karol Wojtyła odprawiał. Czy to było w schronisku, czy to było gdzieś w jakiejś bacówce, powiedzmy, na wolnym powietrzu. Czy wręcz na przykład, pamiętam taką mszę świętą na Lubaniu w Gorcach, w zimie, zresztą przy silnym mrozie, gdzie ołtarz był zrobiony z nart przeciągniętych, ustawionych pomiędzy dwoma drzewami, piękny widok na Tatry i tam się odbywała msza święta. Pamiętam także taką mszę świętą w bacówce na Turbaczu,
która odbywała się w drzwiach tej bacówki. Bacówka była rodzajem stodoły. I Karol Wojtyła powiedział nam wówczas, że Kościół przechodzi na zmianę liturgii, która polega prócz innych rzeczy na tym, że celebrans jest twarzą do ludzi. I pamiętam, to był pierwszy raz, kiedy ja taką mszę świętą widziałem. Karol Wojtyła stał wewnątrz bacówki, wewnątrz tej stodoły, twarzą do nas. Między nim a nami była deska, która stanowiła ołtarz, a myśmy stali na zewnątrz. O, był wytrzymały, był silny chłop, jak najbardziej. Był zarówno na nartach, jak i pieszo, był zaprawionym w chodzeniu po górach. To znaczy, myśmy nie uprawiali jakichś spinaczek, ale trasy beskidzkie to była taka normalna sprawa. Nigdy nie... Ja myślę, że był może równie mocny jak my, a może i mocniejszy pod pewnymi względami. Pamiętam taki jeszcze tylko szczegół z tych wypraw, że w ciągu dnia o jakiejś tam godzinie, nie było to zresztą ustalone o jakiej, Karol Wojtyła milkł i przesuwał się do tyłu, do końca naszej grupy i wtedy mówiliśmy, że wujek się skupia albo wujek rozmyśla. Jakąś godzinę czy dwie godziny trwała taka jego samotne rozmyślania, prawda? Pamiętam na jednej z wypraw, właśnie na Prechybę, chyba moja żona zadała Karolowi Wojtyle pytanie, a co będzie, gdy wujek zostanie papieżem? Wcale się nie roześmiał. Powiedział, no cóż, będziemy wtedy się spotykać tam, może w Apeninach. Więc prawda, chyba on sam, może miał jakieś przeczucie. Natomiast dla mnie, czy dla nas, to mogło być zaskoczeniem, ale nie było zdziwieniem, dlatego że z punktu widzenia jego kompetencji jako papieża nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że ją ma.